W sądzie okręgowym w Warszawie odbyła się kolejna rozprawa, jaką za pieniądze swoich członków za pośrednictwem drogiej kancelarii radców prawnych Sołtysiński, Kawecki, Ślęzak w Warszawie wytoczył zarząd główny Polskiego Związku Łowieckiego przewodniczącemu rolniczego OPZZ RIOR. Rozprawę rozpoczęto od spraw formalnych, m.in. rozpatrując wniosek o umożliwienie rejestracji przebiegu rozprawy złożony przez Dziennik Łowiecki. Do wniosku w formie ustnej dołączyły się inne media, które wcześniej pisemnego wniosku nie składały. Pełnomocnik zarządu głównego PZL nie wyraził zgody na publikację swojego wizerunku, co wywołało naturalne zdziwienie dziennikarzy, bowiem nie zdarzyło się jeszcze, aby wizerunek osoby publicznej, zawodowego prawnika nie mógł być publikowany w mediach. Pełnomocnicy zarządu głównego PZL wnieśli także o prowadzenie rozprawy niejawnie, czyli utajnienie jej zarówno przed mediami, jak i chcącymi obserwować rozprawę rolnikami i myśliwymi. Najwyraźniej prawnicy reprezentujący PZL wstydzą się swojej roli oraz tego, czego mają popierać przed sądem, który nie uznał za stosowne utajnianie rozprawy, czyniąc jednak zadość żądaniu utajnienia wizerunku pełnomocników. Jest to bodajże pierwszy przypadek w Polsce, kiedy adwokaci występują w relacji filmowej z opaskami na oczach, jak dla spełnienia zasad prawnych w stosunku do kryminalistów. Sąd zezwolił jednak na rejestrację przebiegu procesu, nie zezwalając jedynie na publikowanie wizerunku pełnomocników PZL. W trakcie dalszych procedowań okazało się, że sąd zwrócił pozwanemu Sławomirowi Izdebskiemu złożoną odpowiedź na pozew oraz oddalił wszystkie złożone wnioski dowodowe. Sławomir Izdebski, rozumiejąc to jako pozbawienie go wszelkich możliwości obrony, złożył wniosek o zmianę składu sędziowskiego, informując, iż takie decyzje sądu zmierzają wprost do uznania jedynie racji PZL, których zaproponowani świadkowie przesłuchani byli na poprzednich rozprawach, a złożone dowody w postaci nagrań i wydruków z internetu zostały w całości przyjęte. Także niemalże wszystkie wnioski dowodowe składane przez adwokata Dzido, pełnomocnika Sławomira Izdebskiego, powołanego w miejsce zmarłego poprzednika, zostały oddalone. Sąd uchylił niemal w całości zadawane przez mecenasa Dzido pytania, zadawane podczas tzw. końcowego wysłuchania pozwanego. W trakcie swego końcowego zeznania Sławomir Izdebski stwierdził, iż wypowiadając się w mediach, działał na podstawie uchwały swojej organizacji i jako jej przewodniczący dla społecznie uzasadnionego interesu publicznego, jakim jest ochrona rolniczych hodowli przed ASF. Stwierdził, że głównym roznosicielem tej choroby są dziki, a PZL nie dołożył należytych starań, aby ograniczyć ich liczbę do stanu, w którym szkody rolnicze będą znośne, a przemieszczanie się dzików wraz z ASF zmniejszone. Sąd odroczył rozprawę bez terminu, zapowiadając rozpatrzenie wniosku o wyłączenie sędziego przez skład trzyosobowy i w zależności od tej decyzji dalsze prowadzenie sprawy przez ten sam lub nowo wyznaczony skład sędziowski odbędzie się w innym terminie. Przed wejściem do sądu okręgowego miała miejsce pikieta rolników, którzy w związku z brakiem rozstrzygnięcia procesu nie zdecydowali się na wystawienie taczki i kukły łowczego krajowego, jakie mieli przygotowane na tą okazję. Większość mediów, która chciała obserwować przebieg rozprawy Sławomira Izdebskiego, zauważywszy, że w sąsiedniej sali odbywa się przesłuchanie głównego bohatera tzw. afery Amber Gold przez sejmową komisję, obiektywy swoich kamer skierowała na bardziej atrakcyjny temat. Szanowni Państwo, nigdy w życiu nie naruszyłem żadnego dobrego imienia, bo żeby naruszyć dobre imię, to trzeba najpierw to dobre imię mieć, trzeba się cieszyć tym dobrym imieniem wśród rolników, wśród myśliwych, wśród społeczeństwa.
Szanowni Państwo, jeszcze raz podkreślam, to co powiedziałem dzisiaj potwierdzam i nadal będę robił to, co robiłem do tej pory, będę bronił rolników i będę napiętnował Polski Związek Łowiecki w kwestii dotyczącej szeroko rozumianej gospodarki łowieckiej i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym czasie powstała nowa ustawa, powstał nowy związek i gospodarka łowiecka, która będzie podlegała bezpośrednio pod premiera, a więc tam, gdzie jest jej miejsce. To nie jest delegalizacja Polskiego Związku Łowieckiego, to jest po prostu postawienie Polskiego Związku Łowieckiego w tym miejscu, gdzie powinien być, tak jak Rolniczo PZZ, tak jak Solidarność, inne organizacje bez prawa do władania majątkiem państwowym. Na to się nie zgadzamy, nigdy się nie zgadzaliśmy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to się zmieni. Mam nadzieję również, że to się zmieni, zanim zostanę uniewinniony. Dziękuję. Panie mecenasie, jak pan ocenia dzisiejszą rozprawę? Tak jak zawsze, bardzo pozytywnie. Myślę, że rozwój sytuacji jest korzystny dla wyjaśnienia prawdy obiektywnej i dla potwierdzenia tego, co mówi pan Sławomir Jędrzejewski. No ale byliśmy świadkami, że sąd w składzie jednoosobowym wszystkie składane przez was wnioski dowodowe odrzucał. To znaczy nie wszystkie odrzucił, dlatego że finalnie te wnioski przyjął. Natomiast odbiór pański jest odbiorem indywidualnym, bo to, że sąd wniosek odrzucił, jest dowodem, że sąd jest bezwpływowy i może każdy wniosek przyjąć lub każdy odrzucić, jeżeli uzna, że ten wniosek jest w jego przekonaniu wnioskiem znajdującym prawne uzasadnienie. Sąd chciał sprawę kończyć szybko, zdecydowanie, wnioski przeszkadzają w szybkim kończeniu sprawy i myślę, że ten cel sąd osiągnął przy naszej pomocy.